Rodzinna tragedia w Dziednie w gminie Sośno. Nie żyje 60-letnia kobieta. Prawdopodobnie zginęła z rąk swojego syna. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Nie przyznaje się do winy. Dzisiaj przeprowadzono z podejrzanym wizję lokalną. Sprawę bada tucholska prokuratura. Czemu zabiłeś matkę? 31-letni mężczyzna miał już wcześniej znęcać się nad matką. Z relacji sąsiadów wynika, że kobieta mogła być ofiarą przemocy. Bywał agresywny w stosunku do mamy? Tak. Tak? To było słychać. To było słychać krzyki, nie? Kobieta była dobra. Nie, nikomu nic nie robiła. No, faktem też lubiła wypić, nie? To tam wszyscy tutaj o tym wiedzą, nie? No, ale żadnych problemów z nią nie było. Policja została we wtorek poinformowana o zdarzeniu. Na miejscu znaleziono martwą 60-latkę. Sekcja zwłok potwierdziła wcześniejsze przypuszczenie, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Podejrzenie padło na syna kobiety, został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd aresztował go na 3 miesiące. W Dziednie, w mieszkaniu, w którym znaleziono ciało kobiety, przeprowadzono wizję lokalną z udziałem 31-latka. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Prokuratura na razie nie ujawnia szczegółów zbrodni.